Siemaneczko, witajcie. Tak jak obiecałem, robimy sobie teścik piecyka z funkcją zgazowywania drewna po przebudowie, po tych modyfikacjach, które pokazywałem Wam na ostatnim filmiku. Jak widzicie, komora pusta do załadowania drewna, przygotowany opał, podobnie jak ostatnio, jest to 15 kg, buka, który tam ma około 2 lat, do tego tam ze 4 kawałki brykietu i jakieś takie drobnice do podpalenia. Ładuję to wszystko do komory, no i za chwilę będziemy rozpalać. Komora załadowana do pełna, tak jak widzicie, więc możemy przystąpić do rozpalania drewna. Piecyk nam się rozpala. Ja tutaj nie będę za bardzo się teraz rozgadywał. Takie podsumowanie zrobimy sobie na koniec. Co 30 minut będę się odpalał i pokazywał, jakie są temperatury. Ten z lewej to temperatura obudowy, ten z prawej to temperatura spalin. Będę pokazywał temperaturę spalin, temperaturę obudowy, na jakich obrotach pracuje wentylator i temperaturę w pomieszczeniu. Mamy godzinę 6:09, tak jak widzicie, temperatura na zewnątrz około 0 stopni. No i wewnątrz jest też tam około 5 stopni, tak jak tutaj na tym termometrze na obudowie. Więc rozpala się i następna sekwencja, o której się odezwę, to już jest 6:30. Temperatura na obudowie 140, temperatura spalin 65,6. Piec pomału się rozpędza, to jest około 15 minut od rozpalenia. Tu na górze widzicie, gdzie jest czujnik temperatury w spalinach. Wentylator pracuje na minimalnych obrotach. Godzina 7, czyli 45 minut, około 50 od rozpalenia. Temperatura na zewnątrz się nie zmieniła, 0 stopni. Generalnie posypało trochę śniegiem. Temperatura na obudowie 451 stopni, temperatura spalin 140 stopni. No ten piec tak ma, że przy rozpalaniu, póki ten dym się nie wypali, to bardzo szybko łapie tą temperaturę na starcie. No i dalej. Na minimalnych obrotach pracuje wentylator. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda na zewnątrz na warmii o tej godzinie. Tak jak mówiłem, na zewnątrz trochę posypało, temperatura 0. No i temperatura w garażu po tych 45 minutach od rozpalenia 11,5 stopnia. Pół godziny później, 7:30, na podwórku temperatura się nie zmieniła. Piecyk już troszeczkę się uspokoił. Mamy 295 stopni na obudowie i 136 stopni na spalinach. Wentylator dalej pracuje na obrotach minimalnych. Temperatura w garażu 14,7. Godzina 8. Na obudowie 240 stopni, temperatura spalin 122 stopnie. Piec już pracuje sobie takim normalnym, spokojnym tempem. Ten nadmiar dymu już nam się wypalił. No i wentylator ciągle na obrotach minimalnych. Temperatura w garażu 16,4,
po niecałych 2 godzinach od rozpalenia w piecu. 8:30, temperatura na obudowie 256 stopni, temperatura spalin 120 stopni, więc widzicie, to się całkowicie unormowało, piec już chodzi bardzo jednostajnie. Wentylator cały czas na obrotach minimalnych. Temperatura w garażu prawie 18 stopni. Godzina 9, 246 stopni na obudowie, 108, 110 stopni na spalinach. Piec cały czas praktycznie równo pracuje. Wentylator cały czas na obrotach minimalnych. To już jest prawie 3. godzina testu. Temperatura w garażu 20 stopni. Teraz sobie zobaczymy, jak wygląda dym, który unosi się z komina. Specjalnie nie przerywam nagrania. Idziemy sobie na zewnątrz. No i możemy zobaczyć, jak dymi z komina. No jak widać, jakoś tam specjalnie to się nie kopci. Godzina 9:30. Na obudowie 262 stopnie, temperatura 133 na spalinach. Prawdopodobnie trochę opału się opuściło, więc on złapał takiego dodatkowego cugu. Wentylator cały czas na minimalnych obrotach. No i 20, prawie 2 stopnie w garażu. Ponownie sobie pójdziemy zobaczyć, jak spalinki wyglądają, to znaczy dym z komina. Znowu nie przerywam nagrania, wychodzę z garażu. No i zobaczcie, że praktycznie nie ma dymu, a ten dym, co tam dalej widzicie, to nie mój, tylko z tego warsztatu, co jest obok. Piec 5. klasy. A tak piec bezklasowy. 5. klasa i bezklasowy. 5. klasa. I bezklasowy. Godzina 10. Na piecu prawie 200 stopni na obudowie, 120 stopni spalin, czyli bardzo równa ta praca tego pieca przez te prawie 4 godziny. Wentylator ciągle pracuje na obrotach minimalnych. W garażu 22 stopnie. Teraz sobie zajrzymy do środka, jak wygląda ten opał, który był włożony po 4 godzinach. Jak widzicie, jest tu jeszcze naprawdę sporo żaru. Przemieszam to sobie teraz. I nie dokładam nowego opału. Niech wypala się to do końca. Tutaj jeszcze rzut na zegarek, że jest po godzinie 10. No, żaru jest jeszcze naprawdę sporo. No i rzut na temperatury. 190 na obudowie i 106 na wyjściu spalin. Ok, godzina 11. 240 na obudowie, 113 stopni na wyjściu spalin, na spalinach. Wentylator ciągle na obrotach minimalnych. Przez całą pracę praktycznie nie zmieniałem pracy tego wentylatora od momentu odpalenia. I w garażu prawie 23 stopnie. Godzina 12, 6. godzina testu,
piec zaczyna pomału stygnąć, 140 na obudowie, 72 stopnie wyjścia spalin, to już taka granica dolna zaczyna się robić. 22 stopnie w garażu, czyli tu też już tak jakby pomalutku temperatura zaczyna spadać. Rzut oka do komory załadowczej, widać, że jest jeszcze tego żaru troszeczkę, no ale już piec zaczyna się wygaszać, tak naprawdę to już by była pora, żeby dołożyć kolejną porcję. Pół godziny później, tu już widać, że temperatury zaczynają mocno spadać, 120 stopni na obudowie, 62 stopnie to już taka naprawdę minimalna temperatura wyjścia spalin, zaczyna się od tego momentu tak naprawdę wykraplać kondensat, więc albo się wygasza piec, albo dokłada. Przed otwarciem komory zawsze zakręcam wentylator, żeby mi nie wydmuchiwało tutaj tego gorącego na zewnątrz. No i widzimy, że żaru już jest naprawdę, naprawdę mało. Więc jakbym chciał dalej palić, to by trzeba było dłużej. I zwróćcie uwagę, jak fajnie i czysto wypalone są cegły szamotowe, że ta temperatura tutaj powoduje, że nie odkłada się tutaj smoła. Ta smoła, która widać na profilach na górze, to jest, gdy testowałem, pokazywałem wam to po przebudowie zaraz, jak kombinowałem jeszcze z wentylatorem. Ok, odpalam wentylator, niech sobie to jeszcze chwilę pochodzi i przechodzimy do podsumowania. Ok, możemy sobie zrobić podsumowanie. Od razu mówię, jest dzień po, bo podsumowanie wczorajsze. Coś się wydarzyło z dźwiękiem, nie wiem co, no i muszę nagrać to po prostu na nowo. Słuchajcie, dzisiaj piec też chodzi. Zobaczcie sobie dzisiaj na przebitce, która wyświetla wam się właśnie teraz. Na dworze jest dalej temperatura około tam zera. W garażu jest 25,5 stopnia. Dołożyłem tylko wentylator, który po prostu to ciepło rozdmuchuje po garażu, nie? Pisaliście o tym w komentarzu. Dla mnie to jest oczywiste, ale ja w czasie tych testów, tych przeróbek na ten moment nie skupiam się na oddaniu ciepła do garażu, tylko skupiam się na procesie spalania i obniżeniu temperatury spalin i to, co mi zostanie, tak jak teraz właśnie mamy 150 stopni przy 450, tam przy 400, tak, 400-450 stopni na obudowie i 150 stopni na spalinach, więc tu już mogę odzyskiwać ciepło i skupić się na tym, co zostało, żeby oddać to na garaż. I taki jest mój cel. Teraz przebuduję jeszcze ten piecyk właśnie po to, żeby ten wentylator, który no ma naprawdę dużo zapasu, rozdmuchiwał to ciepło pozyskane z tego pieca po garażu. Tu dobuduję jakąś taką komorę, która będzie po prostu kumulować ciepło, będzie zasysać chłodne powietrze z dołu, a może z zewnątrz, tego jeszcze do końca nie wiem, i dystrybuować to ciepło na garaż, dodatkowo obniżając jeszcze temperaturę spalin. Natomiast tak jak mówiłem, ja z temperaturą spalin nie chcę zejść poniżej 80 stopni. 50-60 stopni na spalinach to jest problem z kondensatem. Cieknie po prostu wszędzie. Więc 80 stopni to jest minimum na wyjściu spalin, a 110 to taka fajna, optymalna temperatura, jak ten piesek jak teraz pracuje, ma tam 110-120 stopni, zależy jak sobie tam dmuchnie, i on naprawdę dobrze teraz pracuje. Test jaki wyszedł, widzicie, opału poszło mniej więcej tyle samo, teraz możecie sobie zobaczyć, że dwóch kawałków nie włożyłem, nie weszło mi, nie? Czas palenia możemy przyjąć praktycznie taki sam, około tych 7 godzin. Czy jestem zadowolony? Wydaje mi się, że jestem zadowolony. Na pewno jest tu jeszcze parę rzeczy do poprawienia, chociażby proces spalania, bo tu nie ma tak do końca tego efektu pirolizy i tego takiego czystego zgazowywania tego drewna z prostej przyczyny, no, powietrze jest podawane do komory załadowczej, a piroliza powstaje bez dostępu powietrza, więc ja to powietrze muszę przekierować do palnika, tym się jeszcze zajmę. Na razie chciałem zobaczyć, jak to działa, czy jest w ogóle jakiekolwiek pole manewru. Wydaje mi się, że jest, będę pracował nad tym dalej. Oczywiście was będę o tym informował. Test zakończony, dajcie znać, co sądzicie. Ja jestem zadowolony, ale jeszcze sporo pracy, będę się tym z wami dzielił, co i jak dalej. Dobra, pozdrawiam was, trzymajcie się i do następnego. A, proszę o kredyt zaufania, łapa w górę, jakaś subskrypcja, jak jeszcze nie subskrybujesz, no i komentarz mile widziany. Jednak najważniejsze, jeżeli jest to dla ciebie nie problemem, obejrzyj ten film cały, bo algorytm to lubi.
w ten sposób kanał może się rozwijać. Jak film ma 10 minut, to oglądacie go minutę. Algorytm omija takie filmy. Pozdrawiam, na razie.